Eon czyta. Michał Bałucki, Grześnie Piśmienny Rozdział ósmy, Grześ na weselu Marynki Rojno i gwarno było w chacie wójta i około chaty. Ludzi jak na odpuście i wewnątrz i zewnątrz. Obszerna izba oświecona wiszącą lampą, nabita tańczącymi. Skrzypiciele siedzą na stołach, czerwoni z umęczenia. I tną od ucha, a basy pombrukują. Tłok taki, że tanecznicy mało się ruszać mogą, tylko przytupują nogami i wykrzykują, a przez okna ciekawie zaglądają baby i dzieci. Po drugiej stronie przed domem zastawiony stół suto jedzeniem i napojem, a przy nim posadzono honorniejsze osoby, profesora kościelnego, bogatszych ze wsi gospodarzy i gospodynie. Pan młody siedział także między nimi, surdut na nim czarny z żółtymi świecącymi guzikami i biały krawat atłasowy, umyślnie sprawiony na tą uroczystość. Koło niego kilku jego towarzyszy z wojska dwóch Feldfeblów i jeden kapral i kancelista sądowy. Wójtowa ma ich w szczególniejszym poważaniu ciągle im każe nosić gęsinę na misach. Kupki i szklanki sama winem napełnia, bo jej pochlebia, że takie wielkie figury ugościć może na córki weselu. Rozmowy tu poważne o urodzajach, o wojnie, o podatkach, o cenach zboża na ostatnim jarmarku. Pan młody rozprawiał wszystkim, więc go słuchają uważnie, jakby księdza na ambonie. A panna młoda tymczasem zabawiła się tańcem z młodymi w towarzystwie rówieśnic. Twarz rumiana świeci jej od potu, oczy się śmieją z radości, a na głowie rumiany wianek. Starszy drużba tańczy z nią i rej wiedzie między gośćmi. Ci, co nie mogli docisnąć się do izby ani do okien, posiadali taborem na trawie koło stodu i śmieją się do rozpuku i bawią się rozmową, konceptami, kpinkami. Wszędzie gwarno. Wesoło, hałaśliwie. Odzwyczajnie, jak na weselu, i to na weselu nie lada jakiem. Są tam i rodzice Grzesia. Piją, jedzą, bo stary wójt pamięta o tym, iżby im na niczem nie brakowało. Ale markotni, że to Marcin, a nie Grześ bierze Marynkę. Czują w duszy urazę do syna, że zawiódł ich nadzieję i dał sobie zabrać taką bogatą dziewczynę, jak Marynka. Pożałuje on tego mówił Wojciech. Ale po nie w czasie. Wtem, pomiędzy tym tłumem, ktoś, jak cień, przesunął się nagle i wpadł szybko do izby, gdzie tańczono. Za chwilę w izbie dał się słyszeć krzyk. Muzyka grać przestała naraz, a ciekawi zaczynają się tłoczyć w tę stronę, aby się dowiedzieć, co się stało. Jakiś głos donośny słychać było. To tak? Toś ty taka? Toś mnie przyrzekała, a za innego poszłaś? Głos brzmiał donośnie wśród ciszy, jaka zapanowała między słuchaczami. Kto to taki? pytano się między sobą. Jakiś wojak? To grześ! być nie może. Grześ w wojsku. Chyba wrócił? Tak szeptano. Szepty te doszły do ucha pana młodego. Krzyk w izbie zaniepokoił go. Zerwał się i pobiegł tam. Zobaczył marynkę zmieszaną, przestraszoną i jakiegoś wojaka, co stał nad nią i pięścią groził. Skoczył co tchu między nich i zasłaniając sobą pannę młodą, spytał groźnie przybyłego: Czego tu chcesz, drybasie jakiś? Czego ja chcę? Ty się mnie pytasz? Ty, psi, synu, judaszu, coś mnie podszedł niegodziwie. Ja ci pokażę, czego chcę. To mówiąc, podniósł kij. I zamierzył się na Marcina, ale ten w jednej chwili chwycił go za ramię i pchnął ku drzwiom. Grześ się zatoczył przygniatając sobą kobiety, tłoczące się w tył i krzyczące z przestrachu. Wnet się jednak zerwał na nogi i skoczył znowu do pana młodego, usiłując go schwycić za gardło. Obaj zapaśnicy chwycili się i rzucali sobą po izbie wśród tłumu który przerażony, rozstępował się i usuwał przed nimi. Zrobił się ruch i zamieszanie. Jedni stanęli po stronie pana młodego, drudzy w obronie Grzesia i rozpoczęła się walka zacięta, w której walczący zbili się w jeden kłąb duży, który wyglądał jak ogromny potwór jakiś o kilkunastu poplątanych ze sobą dziwacznie rękach, o kilku głowach z rozczochranymi włosami i pałającym spojrzeniem. Potwór ten Dysząc, sycząc, charcząc, przewalał się na środku izby, waląc sobą o ściany, przewracając stoły, ławy, a naokoło niego słychać było krzyk dzieci, płacz kobiet, nawoływania gospodarzy. Tuman Kurzu, porwany walką, wzbił się w górę i zaćmił światło lampki, tak że odbywała się ona prawie w ciemnościach. I często jeden zamiast przeciwnika zwalił po łbach swoich stronników i targał ich za czupryny. Walka ta jednak nie trwała długo. Stronników Grzesia było znacznie mniej. Prędko więc Marcin i jego poplecznicy uwinęli się z nimi, i wnet Grześ znalazł się za drzwiami sromotnie pobity, skopany, pokrwawiony. Mimo to. Nie dał za wygraną. Zerwał się i powtórnie chciał się dostać do izby, żeby rozpocząć walkę na nowo. Zaciekłość zrobiła go szalenie odważnym, ale matka i kilka kobiet przytrzymały go, uczepiwszy się rąk i nóg jego, a ojciec zastąpił im drogę i, rozkrzyżowawszy ręce, wołał: Grzesiu, bój się Boga, co Ty robisz? Grzesiu! O pamiętaj się! Nie rozumieli oni wcale tej zaciekłości Grzesia. O co mu chodziło? Wiedząc z listów, jak mało dbał o nią, byli pewni, że sam nie życzył sobie tego małżeństwa. Skądże więc uraza do Marynki i Marcina? Dopiero w domu, dokąd udało im się z trudem odciągnąć Grzesia, gdy im zaczął opowiadać wszystko, otworzyły im się oczy i oburzyli się na niegodziwość Marcina. Oburzali się nie tylko oni. W całej wsi, gdy dowiedziano się o nieuczciwym postępku Marcina, wszyscy potępiali go i mówili, że Marcin pokazał się jak niegodziwiec, że skorzystał ze swej nauki na szkodę towarzysza. Nawet wójt pożałował, że za niego córkę wydał. Radby ją oddać Grzesiowi, ale było już za późno. Szły teraz narady nad tym, co zrobić. Dopaść gdzie na uboczu i obić porządnie kijem, jak chciał Grześ? To by do niczego nie prowadziło. Zaskarżyć do sądu, jak chcieli rodzice? Znowu Grześ nie chciał. Bo mu wstyd było przyznać się publicznie do nieuctwa swego, wskutek którego Marcin go tak umiał wyzyskiwać i wystrychnąć ostatecznie na dudka. Najlepiej mu się widziało to, co matka radziła. Co ci, mówiła mu, ma chodzić o taką wietrznicę? Albo to ona jedna we wsi. Mało to dziewuch, co z ochotą przyjmą swatów od ciebie. Nie powinieneś nawet pokazywać jej, że ci chodzi o to. Grześ poszedł za radą matki i zaraz w najbliższej niedzieli umizgiwał się w karczmie do Hanki Pawlikównej i tańczył z nią do upadłego, a w kilka dni potem podarował jej ową książkę, którą przywiózł był w prezencie dla Marynki. Hanka ucieszyła się niezmiernie. Bo książka była taka okazała, że w całej wsi żadna takiej nie miała i przechwalała się tą paradą przed towarzyszkami. Gdy jednak zajrzała do środka, dziwno jej było, że nic a nic z tej książki wyrozumieć nie mogła. Litery niby były takie jak zwykle, ale żadnego słowa z nich złożyć nie mogła. Same jakieś takie cudaczne wyrazy wychodziły w czytaniu, że to ani po niemiecku, ani po polsku, od po jakiemu. I nikt we wsi nie mógł jej powiedzieć, po jakiemu ta książka drukowana. Dopiero nauczyciel ją objaśnił, że po węgiersku. Gdyby grześ był piśmienny, mogłaby pomyśleć, że sobie zakpił, dając jej taki prezent. Ale wiadomo było. Że czytać nie umie, więc zaraz domyśliła się, że to z niego zakpiono, że kupił sam nie wiedząc co. Rozniosło się to zaraz po wsi. Ludzie zaczęli się śmiać i natrząsać z biednego Grzesia. Nie mógł pokazać się między ludźmi, bo wszyscy drwinki sobie z niego stroili i małe dzieci pokazywały go sobie palcami, mówiąc: To ten, co chciał Hankę na węgierską wiarę nawracać. To go ubodło bardziej niż wszystko, a że był ambitny chłop, więc nie mógł znieść takiego upokorzenia i jednego dnia wyniósł się cichaczem ze wsi, powrócił do wojska i zaciągnął się na dalsze trzy lata.